Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej, oto Sekiro. I dzisiaj w sumie zrobię coś, o czym zapomniałem ostatnio, tylko najpierw pozwólcie, że sprawdzę tą skrzynkę. Co jest z tymi wszystkimi tooltipami? Dobra. Oh. It's you. You may use me to hone your swordsmanship. No i właśnie, to są tu różne treningi. Obiecałem wam, że wam pokażę to wszystko. I chodzi tu właśnie o tą całą kontrę Mikiri. Czegoś tak. Nie pokazywałem wam tego jeszcze, jak to działa. Muszę też sam w ogóle przećwiczyć działanie tego, bo nie ukrywając. No, nie do końca sobie z tym radzę. Także jak widzicie, najprostszy w świecie klikam B, kiedy mam mi uderzyć już w pnięcie, no i... No. Tak mniej więcej się prezentuje. Wciskamy B i w ten sposób możemy nadepnąć na widę, czy co tam innego jest. No, nic szczególnego, ale obiecałem pokazać, to pokażę. Dobra, to już nic nowego. No, i w sumie to tyle, co chciałem wam pokazać z zaległości, a teraz lecimy już zwiedzać ten cały nowy zamek, który ostatnio udało się odkryć, tylko jeszcze póki mogę, co tam dokupimy te za 70 montów, które mam. No, dokupimy sobie te symbole ducha. No, zawsze lepiej mieć ich trochę w zapasie. I teraz, gdzie to ostatnio byliśmy? Forteca przy bramie zamku. Tak, tutaj. Mam nadzieję, że odkryjemy coś przyjemnego. Oczywiście w dalszym ciągu odcinki staram się być krótkie, gdyż nie chcę mieć potem 3 godzin wyjętych z życia na monitorowanie przesyłania. Ale nie więcej. I cóż, nawet tylko jakie mam tu akcesoria dostępne? Toporek. Fajerwerki. Wezmę shurikena. Ogólnie ze względu na to, że on jest taki niewielki, mogę go trzymać tak bez wielkiej ingerencji w wygląd łapy. Okej. Okay. Dzisiaj postaram się trochę ciszej podejść do tego wszystkiego. Nie wiem, to jest jakaś podpowiedź odnośnie tego, że no, jeśli znajdziemy jakichś konnych wrogów, to łatwo będzie je spłoszyć eksplozjami czy coś. Zresztą to już nawet same sobie fajerwerki mówiłem. Teraz niestety wybacz, wiem, że żałobników nie powinienem i w ogóle jestem bezduszny i tak dalej, no, ale mógł być zagrożeniem dla mnie. I chyba tutaj właśnie ostatnio zakończyliśmy naszą przygodę, tak dosłownie tam. Byliśmy daleko. O, pastylki, jej! Nie wiem, co mi dalej czeka. Nie można tworzyć z tej strony, no super, standard. Ja uwielbiam ten sposób poruszania się i w ogóle cały kształt tego w Sekiro. Jakieś duże pole bitwy. Podoba mi się, ale jednocześnie mam obawy, że to może być jakiś boss fight. Ale w sumie bossów już pokonałem wielu. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Choć nie wiem, czemu niektórzy twierdzą, że to nie są bossowie. My name is Kyobu Masataka Oniwa! And I pray, you will not pass the castle gate! No. Jak z tym walczyć? Nie no, ale to nic. Nie robi się niczym dosłownie, więc... Nie, to jest dosyć proste. Mogło być gorzej. Żeby to był jeden z prostszych oponentów? Dla mnie przynajmniej. Nie, no,
Więc wracając jeszcze do tematu. Niektórzy mówili, że to, z czym się mierzyłem... To, z czym się mierzyłem, to byli tylko minibossowie. Patrząc na ich rozmiary i w ogóle, mógłbym tak stwierdzić w sumie, chociaż... No nie mam... No, bledny koń, Rafał. Nie mam żadnego porównania do prawdziwego bossa. O ile czy jak takowi istnieją. Znaczy, jeśli są minibossowie, to ci bossowie też są. Zresztą... Nie. Nie, ja się tak łatwo nie poddam. No nie, nie wierzę. Starcie nie będzie najprostsze. Przynajmniej tak można wywnioskować po tym wszystkim. A, chociaż? Chociaż w moim odczuciu do tego też nie należy. Nie, serio, mierzymy się już z trudniejszymi. Wow. Przecież czas na pastylki, jakby będą tu moim wielkim sprzymierzeńcem. Czyli, że... Nie to... No, so close! Tak blisko! Nie no, wiecie co? Ja się nie poddam, ja go unicestwię! Walka jest prosta, w moim odczuciu. Gorzej tylko, że nie mam teraz tych symboli. Chociaż... dobra. Mam już symbole. Na zapas ich podkupuję. Dobra, tylko... Mam jakieś skill pointy, cokolwiek, co bym mógł... przypisać? Nie ma. Ale wiecie co? Jeśli to był prawdziwy boss, to... stwierdzam, że ci minibossowie są trudniejsi od niego. No i super, zauważam. Chociaż... czy mnie to obchodzi? Nope. Wow, ale starcie było imponujące. Nie zaprzeczę i w ogóle. My name is Kyobu Masataka Oniwa! Move in haste and die, Brett! Muszę być trochę ostrożniejszy pod kątem walki z nim. Wtedy powinienem lepiej sobie poradzić. Ale jak nic. Jest to starcie godne zapamiętania. I dosyć proste, jak na wielkość tego starcia. I w moim odczuciu dosyć proste. Chociaż... raz już poległem. Nie ten przycisk. Czyżby to naprawdę za drugim razem się udało? Tak. Drugie podejście chyba będzie tym hartowniejszym. Teraz muszę ostrożnie podchodzić do tej bitwy. Podam teraz jeszcze wskrzeszenie, ale teraz to już też... Powód, że mam wskrzeszenie na drugą część bitwy, to już nie będę miał uzdrawienia. O, czyli koń jeszcze mniej płoszy teraz.
co, może trochę zbyt się pochwaliłem szybko, ale ja się nie poddam. Ja naprawdę muszę grać ostrożniej. Zdecydowanie ostrożniej. To było naprawdę wredne. Wiecie co? Ja się wyciszę, nawet nie będę komentował. Ale tym razem już go pokonam, zobaczycie. Dlatego też, no wybaczcie, że muszę się wyciszyć, ale to komentowanie naprawdę mnie... Wiecie co, to chyba jest naprawdę trochę już wredne. Jeśli nie pojawi się teraz znowu Smoczy Mur, to jestem skłonny sprawdzić jeszcze raz, ale jeśli się... no... Naprawdę w ogóle nie słuchajcie co ja gadam. Po prostu ja chcę z nim zwyciężyć, a mnie wkurza to, że ciągle mi brakuje tak niewiele. Nie wiem, może te pastylki by się przydały, czy cokolwiek. Więc ostatnia próba bez przygotowania, a potem już idziemy po tabletki. Ale nawet nie dokończył swojego monologu. Super. Jednak mikrofon zostawię włączony, bo nie ma sensu tego wszystkiego wyciszać. Dzisiejszy odcinek chciałbym zwieńczyć właśnie pokonaniem tego gościa, żeby pokazać, że jednak ktoś potrafi. Nie spotkałem się bardzo dużo, w ogóle prawie się nie spotkałem z odmienną opinią. W sensie, że czegoś, że nie potrafię niczego czy coś, ale jednak rozumiecie. Jestem soulsowcem już od wielu lat. Sekiro jest może nowym doświadczeniem, ale jednak jest trochę podobieństw.
i chciałbym po prostu pokazać, że jednak doświadczenie z... nawet z... Soulsborna, że tak to nazwę, daje trochę przewagi nad całkowicie kompletnie innym słyszanym. Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi o Soulsborne, to chodzi o całą serię Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, ogólnie wszystkie te gry takie z gatunku Souls-like. Coś takiego, nie wiem, czy się pracuje w to wszystko. Jestem skłonny stwierdzić, że może nową niszową odmianę właśnie Souls-like'a stworzyć. Jeśli tylko zostanie przyjęte przez ludzi i pracowane w tą kategorię. Oczywiście kategorie gier i w ogóle wszystko to są tworzone przez ludzi, przez graczy. No, to było wredne. Nie, ja się nie poddam. Nie tym razem. Tak, tak. Udało się. Macie dowód. Potrafię to grać. Gdzie trzeba było jeszcze drugi cios zrobić. Oj. Egzekucja Shinobi, jest tu. Czyli to chyba jednak był prawdziwy boss. O, wspomnienie Gio było niwe? Wspomnienie, okej. Okay. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, który wciąż żyje w sercu wilka. Zjednoć się z posążmi rzeźbiarza i staw czoła wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć siłę ataku. U, fajne. Giobu, Masaka, Oniwa, Strzegu Bramy, Zamku Faszynia. Czyli, że mogę jeszcze raz z tym zawalczyć? Nie, dzięki. U, mechaniczna lufa. Mechaniczna lufa z metalu, którą można dać rzeźbiarzowi, aby umożliwić ulepszanie narzędzi protezy. Fajne, fajne. Wydaje się, że została skonstruowana tak, by idealnie pasować do kości protezy Shinobi. Wzmocniony rdzeń na pewno sprawi, że kły Shinobi staną się jeszcze ostrzejsze. Fajne. Nie, wiecie co... O. Po przekazaniu rzeźbiarzowi mechanicznej lufy zyskujesz dostęp do ulepszenia narzędzi procesu, aby szybko powrócić do rzeźbiarza, skorzystaj z opcji podróży przy dowolnym posążku lub później posążka powrotu. Nie, wiecie co, ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Poza tym, wow, ta walka była super. Ale tak czy jak uważam, mam za dużo prostszą niż starcia, który świadkiem byłem, no, chociażby z tym zabójcą Shinobich, czy tymi minibossami wszystkim. Tak więc... Mam 17 minut na liczniku, bo powiem wprost, że... Aha. Zwiększyć siłę ataku? Wiecie co? Aż to chcę sprawdzić. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, choć odległe, przywołuje go... Znaczy... Przywołanie go stanowiło pożywkę dla wilka. Nie do końca rozumiem ostatek Gioba. Gioba Niwa był hersztem cieszącej się złą sławą bandy. Został pokonany przez Ishina, ale zwycięzca doceniał jego siłę i przyjął go do grona wojowników Ashiny. Później Oniwa został najbardziej zaufanym wasalem Genichiruania Ashiny. Zwiększono siłę ataku? Czyli że... Myślałem, że to jakieś konfrontacje dodatkowe będą czy coś, a... A tu oto tak po prostu... Wiecie co, no... Nie powiem wam, że rozumiem, co się stało, bo nie rozumiem. Czyli, że nie ma żadnej drugiej bitwy? Bo według tego, co tam było napisane, to chyba druga bitwa powinna być. A więc... Mamy większą siłę ataku. Super. Tylko, że to jest w takim numerku dosyć w moim odczuciu. No nieźle, czuć różnicę, ale... Tak się jak, numerek taki trochę abstrakcyjny, patrząc na cały kształt. Ale co się stało z tym ostatkiem tak dalej, bo ten ostatek coś tam i... Nigdzie nie widzę niczego na ten temat, a był ten opis. Wybacz, tak ciągle się kręcę wokół tego... No ale jednak, trochę mi to zastanawia, ale dobra, nie będę już tutaj gadał głupot, lecimy do rzeźbiarza najlepiej. Tylko po to, żeby, no, zobaczyć jak to będzie.
A i swoją drogą, dalej jest poniżej 1% zużycia procesora podczas nagrywania Sekiro. I do tej pory tego nie potrafię zrozumieć, no ale cóż, nie ma jak w tym głowę chyba. A właśnie, zobaczmy, czy ma czegoś nie będzie miał do powiedzenia. Nic nowego. Goodbye. W sumie chyba nikt nie ma tu nic nowego do powiedzenia, więc no. Ja dobra, on ma oczywiście nowy przedmiot dla niego. A mechanical barrel. It's a mechanism that can serve as the very core of the prosthetic. Hand it here. I'll fit it to the arm for you. What difference does the barrel make? With a versatile base such as this, I can use various purifying agents to further hone that. Ciekawe, czy będzie różnica graficzna, czy... Purifying agents? Purifying agents are materials that can be used together with the barrel. Things like gunpowder and scrap metal. So if you find something of that sort, be sure to bring it my way. Myślę, że UFO została zamontowana w procesie Shinobi, no i tutaj teraz mogę. I can use various purifying aids, so if you find something. I zobaczmy, czy jest jakaś zmiana w wyglądzie. No nie zaobserwowałem, więc. You need. Lepsze narzędzia protezy. Ulepszenie narzędzi protezy. Ulepszenie narzędzi protezy, można wydać materiały. Ulepszenie rozsądne, by tworzyć doskonałe wersje tych narzędzi. Aby udoskonalić dane narzędzie, trzeba posiadać jego podstawową wersję oraz wszystkie wymagane ulepszenie. Po udoskonaleniu narzędzia nadal będzie można używać jego starszych wersji. Aha, fajnie. Czyli na razie mogę petardę albo shuriken. Okej, więc zobaczymy. Shuriken jest wzmacniany energią obrotową. Użycie wymaga symboli ducha, dobra to było. Nasza żywotność i postury oraz zadaje ogromne obrażenia skaczącym wrogom. Naciągając sprężynę i gromadzą energię obrotową, można sprawić, że ostrze zacznie się obracać w momencie trafienia i za dodatkowe obrażenia. Przypomnę łączek tylko że ostrzami. Okej. Okay. Czyli tutaj mogę sobie wzmocnić to wszystko. Aha. Czyli to trzeba... nagromadzić. Dobra, ale nie mam złomu. A tutaj mam na wszystko i... Udoskonalony patent wykorzystuje mechanizm sprężynowy. Użycie wymaga symbol ducha. Dobra, nic się zmieniło. Wywołuje potężne huki, oślepia błysk. Dobra, to było. Daje też obrażenie po stworze zwierząt. Było. Naładowanie mechanizmu sprężynowego nadaje petardą energię obrotową, co pozwala trafić wrogów znajdujących się w każdej stronie. Okej. Okay. Fajnie. Wiecie co, nie będę tego jeszcze ulepszał, gdyż nie wiem, które, gdzie, jak będzie, powiedzmy. No kontynuując, nie wiem co, gdzie, z czym będzie się wiązało, ale wow. Oczywiście z chęcią wysyłam waszych porad, czy tam sugestii odnośnie tego co i jak. I wiecie co? Zwiększyłem swoją siłę ataku, udowodniłem, że potrafię w to grać, to... Na zakończenie odcinka zmierzymy się raz z pijakiem. Pokonamy go, to fajnie, nie to trudno się mówi. No, ale chciałbym po prostu spróbować osiągnąć jeszcze drugi sukces. A czas antenowy się kończy, patrząc na to... No, że mówiłem, że chciałbym dużo krótsze odcinki produkować. Wow. Czyli jednak mieliście rację, wszyscy, którzy twierdzili, że to są mini-bossowie. Dzisiaj nareszcie poznałem potęgę prawdziwego bossa, który jest słabszy niż mini-bossowie. Nie ma to jak po prostu stworzyć bossów, którzy są tak za przeproszeniem gówniani, że zwykły pijak jest od niego potężniejszy. Nie no, ale nie wiem, czy tylko ja tak zauważam, ale czuć różnicę, jest dosyć sporą w tych moich atakach. Swoją drogą jeszcze a propos tej bitwy z pijakiem. Tak mówię, zastanawiam, czy da się wejść w bitwę bez pomocy tego gościa tamtego? Właśnie da się to nawet spróbował wykonać bitwę prawie całkowicie samemu. Z tą rzeczą, że może tam potem bym go poprosił, jakbyś tylko pijak zostanie. Więc no. Wygląda na to, że się da. Oczywiście już, no już się zaczyna. Już się zaczyna mój pokaz wspaniałych nieumiejętności. Tak więc może jednak jeszcze ucieknę. A. No ale czuć różnicę. Bo nie jest jakaś wielka, ale czuć jak nic. Chociaż pijak oczywiście jak mnie trafi, to już po mnie najczęściej. No dobra, to ta jedna próba z pijakiem, jak mówiłem, może zostać wykonana.
Ale jedna, nie więcej. Nie ze względu na, jak mówiłem, czas odcinka. Moim celem jest tylko pijak. Jak jego się pozbędę, reszta nie powinna stawić problemu. I połowa walki z pijakiem zaliczona. Chyba nie mam już uzdrowień, ale mam jedno wskrzeszenie. I tak czy siak jest jakaś przewaga nad pijakiem. W ogóle zauważmy, że też walka zachowawcza jest dużo opłacalniejsza niż miało to miejsce i w samym sobie zgornie w sobie. Na zasadzie obserwuj wroga, kontruj jego ruchy. Żeby się w końcu nauczył rytmu Sekiro i mógł szczerze powiedzieć, że nawet umiem jakoś w to zagrać. Chyba tak. Super. Ja się oczywiście nie poddaję. I pokonam cię, pijaku. Tym razem już na 100%. Nie no, podwójny sukces, po prostu. Mam gdzie sake? Kolejny sake. Ciekawe, czy można... Miałem dać też grzech śmieszowi. Butelka mętnej, nierafinowanej sake. Sake to trudno kimono życie dzielić. Tematna sake jest jedną z ulubionych China, czy nie wiem jak to czytać, Ashiny. Ma intensywny, bogaty smak. Ej, koralik, tam znane z tym to, że szybko upija. Nie no, chyba nareszcie naprawdę złapałem rytm Sekiro. Być prawda, że trwa? A, tamci. Sporo ryzykuję, walcząc z nimi teraz. Chociaż, że ja się tylko... Świetnie. Nie zauważyłem tego jednego jego... zamordował. Trudno się mówi. Z tego co mi wiadomo, to jest jakiś zwykły gościu, który ma znikome znaczenie w czymkolwiek, jeśli chodzi o dalszą historię, czy dalszą rozgrywkę w ogóle. A ja się zgubiłem chyba. Tak, zgubiłem się. Nie ma tak zgubić się w niewielkim stawie. O, dobra, tutaj był pijak gdzieś, tak. Z tą stronę było do pijaka. No, jeszcze ktoś tu przetrwał. Nie wymagało to szczególnych możliwości bojowych czy coś. I w sumie jestem zwycięzcą. Obawiam się tylko tego, co tutaj może mnie spotkać. Jednak coś trochę za spokojnie. Jeśli będzie kolejny boss, to ja nie jestem gotowy na spotkanie z nim. Proch gaśniczy. Pastylki. Tabletki, ganulki, jak to tak zwał. Tak, ktoś tam jest, więc... Nawet ze względu na to. Już jedną pastylkę zmarnuję. Nie chcę po prostu musieć... Możliwe, że męczyć się z konsekwencjami śmierci. Wolę nawet... zachowawczo zmarnować coś, co może mi się przydać kiedykolwiek indziej. W ogóle niż to. No dobra, udało się. W ogóle super, hiper. Tylko dalej niczego nie widzę pod tym względem. Oczywiście wybaczcie, jeśli są jakieś hałasy z zewnątrz. No ale jest tak ciepło, że aż żal nie otworzyć okna. O, balon duszy migu, no coś nowego. A to było przepełnione modlitwą za zmarłych tym razem, bo tam początek nie będę czytał, bo to jest tak samo. Jeśli ktoś przekuje ten różowy jak sakura balon, pomodli się skropieni wodą, będą przez pewien czas otrzymać więcej mocy wskrzeszenia. O, fajne. Najstarszy z balonów migu, kapłani migu. Przekuwają go, aby złożyć ofiarę za spokój duży zmarłych. Super. Fajne. I
Kogo my tu mamy? The son of our... To chyba ta babcia. It was pouring out. Która, no, dała nam ten dzwoneczek. It wouldn't stop. Wouldn't stop. Wow. The young master is deep in the mansion. Nieźle, naprawdę nieźle. Went to rescue him, so he's probably fine, but you never know. The young master might need you, Rogue Shinobi. Go to him, will you? Or the young master is Rogue Shinobi. Nie wiem, czego się spodziewać, więc cóż, mamy pół godziny. Mam nadzieję, że odcinek nareszcie był satysfakcjonujący dla wszystkich. No i po prostu na tym kończymy dzisiejszą przygodę z Sekiro Shadow Die Twice. Do zobaczenia już w następnych odcinkach.